Rzecznik praw ucznia jest to osoba, która zajmuje się konfliktami pomiędzy nauczycielami a uczniami, ale jest to też osoba, która no, można powiedzieć, że jest takim ziomkiem, z którym można po prostu normalnie też pogadać na przerwie, czy też po szkole się z nim umówić. Rzecznik praw ucznia to osoba, która zajmuje się rozwiązywaniem problemów między uczniem a nauczycielem. Rzecznik zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z przestrzeganiem praw ucznia w szkole i rozwiązuje konflikty między nauczycielami a uczniem. Rzecznik praw ucznia, jak sama nazwa wskazuje, jest osobą zajmującą się przestrzeganiem praw ucznia w danej placówce. Rzecznik praw ucznia to osoba zajmująca się rozwiązywaniem konfliktów pomiędzy nauczycielem a uczniem. Rzecznik praw ucznia jest to osoba zajmująca się sprawami związanymi z przestrzeganiem praw ucznia. Jako, że chodzę dopiero miesiąc do tej szkoły, za bardzo jeszcze statutu ani regulaminu nie znam, ale myślę, że w danej sytuacji po prostu podejdę do biblioteki, czy też wejdę na stronę szkoły i sprawdzę punkt, który mnie interesuje i zastosuję go w praktyce. Znam i uważam, że każdy powinien się z nimi zapoznać. Najważniejsze treści z tych dokumentów znam, a w razie jakichkolwiek wątpliwości mogę udać się do biblioteki szkolnej lub zajrzeć na stronę internetową, gdzie są te dokumenty. Zapoznałem się z treścią szkolnego statutu i regulaminu, umiem wykorzystać jego przepisy w praktyce i mogę w razie jakichkolwiek wątpliwości dowiedzieć się więcej na ten temat, jeżeli bym czegoś na przykład zapomniał lub coś przeoczył, mogę zobaczyć ten statut zarówno na stronie naszej szkoły, na biuletynie informacji publicznej oraz w naszej bibliotece. Całego na pewno nie znam, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, to zejdę do biblioteki lub wejdę na stronę internetową i się z nim zapoznam. Znam i mam nadzieję, że będę potrafiła wykorzystać tę znajomość w sytuacjach tego wymagających. Jestem odpowiednią osobą na Rzecznika Praw Ucznia, ponieważ jestem obiektywny, zaradny oraz lubię pomagać innym ludziom. Uważam, że nadaję się na Rzecznika Praw Ucznia, ponieważ jestem osobą ambitną, przyjacielską oraz w konfliktach zawsze dążę do porozumienia. Jestem osobą, która potrafi słuchać innych, lubię pomagać i nie potrafię przejść obojętnie obok problemu innego człowieka. Jestem osobą odpowiednią, ponieważ cechuje mnie dobra zdolność negocjacji, dobre porozumienie pomiędzy jedną a drugą ze stron konfliktu oraz umiejętność rozmawiania z ludźmi, wczucia się w ich tak jakby sytuację, wczucia się w sytuację obu ze stron i patrzenia na problem z różnych punktów widzenia. Myślę, że jestem odpowiednią osobą na to miejsce, ponieważ lubię rozwiązywać problemy i jeżeli już wezmę się za jakąś sprawę, to usiłuję doprowadzić do końca. Lubię pomagać ludziom i uważam, że nie powinno zostawiać się problemu bez jego rozwiązania. Najlepszym rozwiązaniem konfliktu moim zdaniem jest rozmowa. Wyniosłem to z domu i wiem to też z autopsji. Przykładowo trenuję kosza i jeżeli mój trener na mnie by nakrzyczał, czy też użył przemocy fizycznej wobec mnie, czyli jak takiej już można powiedzieć agresji, dałoby to odwrotne skutki, więc myślę, że rozmową da się wszystko naprawić, też załatwić, więc tak, to jest najlepsza opcja. Najlepszym sposobem na rozwiązywanie konfliktów jest spokojne porozmawianie z jedną i z drugą stroną. Spojrzenie na problem z różnych punktów widzenia i przede wszystkim porozmawianie o tym z osobą, która może nam pomóc. Najlepszym sposobem rozwiązania problemu są mediacje, czyli prowadzenie negocjacji pomiędzy jedną a drugą ze stron konfliktu. Zapoznanie się z obiema stronami konfliktu i dojście z nimi do wspólnego konsensusu, oczywiście poprzez rozmowę. Należy być spokojnym i opanowanym. Trzeba konkretnie sprecyzować, jaki jest problem i starać się znaleźć jego rozwiązanie. Jeżeli mamy z tym kłopot, trzeba zgłosić się do odpowiedniej osoby po pomoc. Moim zdaniem powinien być obiektywny, zaradny i sumienny. To wszystko pomoże mu w rozstrzygnięciu sporu pomiędzy nauczycielem a uczniem. Rzecznik praw ucznia powinien być ambitny, lubić pracę z ludźmi, być opanowany oraz lubić pomagać innym. Rzecznik powinien umieć i przede wszystkim chcieć wysłuchać innych. Powinien być opanowany i chętny do niesienia pomocy. Cechami dobrego rzecznika na pewno jest wiedza i doświadczenie, które musi wykorzystywać w praktyce z zakresu praw ucznia. Na pewno jest to pozytywny stosunek do ludzi, musi umieć z nimi rozmawiać i jest to też obiektywizm.
Powinien być ambitny, pracowity, wytrwały w dążeniu do celu, obiektywny i powinien potrafić postawić się na miejscu danej osoby w danej sytuacji. Rzecznik praw ucznia powinien być odpowiedzialny, otwarty, towarzyski i niezależny.